10 dekad. To długo. Natomiast na pewno można powiedzieć, że te ostatnie dekady były dla nas wyśmienite. Naprawdę mocno pracujecie, widać was doskonale. Na każdym polu. Jesteście częścią tej miejscowości. Jesteście częścią całej społeczności i to wszystko zostało zawarte w świetnej pracy. W pracy, która będzie na pewno pamiątką waszych działań. Tą pracę stworzyła pani Danuta Jonak. Ja się cieszę, że my jako gmina mogliśmy ją wydać, ale to, że jesteście częścią tej miejscowości, na pewno zostało tam zawarte. Zachęcam do tego, abyście wszyscy tego sięgnęli, ponieważ to jest monografia nie tylko straży, ale i całej miejscowości i okolic. Wielka praca, która została stworzona przez panią Danutę, na pewno będzie dla wielu pokoleń niesamowitym przyczynkiem do dalszego działania. W tym miejscu również dziękuję panu marszałkowi za to, że wspomógł naszą jednostkę wielkim darem, jakim jest wóz strażacki, a wiemy, jaki to wielki, mocny sygnał do działania, kolejny wóz, kolejna rzecz, którą możemy wykorzystać do ratowania życia ludzkiego. A drodzy druhowie, drogie druhny, szczególnie dzisiaj w tym dniu, kiedy to zostało już powiedziane kilkakrotnie, jesteśmy naprawdę świadkami strasznych działań, które dzieją się na południu kraju. I to, o czym wspomniał pan marszałek o tym wozie, myślę, że to zdjęcie będzie symboliczne w wielu portalach i historii jednostek strażackich, ale jest to też świadectwo tego, że strażacy są zawsze na samym początku działań, na szpicy. Ktoś może powiedzieć, po co tam pojechali? Dlaczego tak daleko? Ale może warto pomyśleć, kogo ratowali i czym ryzykowali, bo ryzykowali własnym życiem. Ja wam, druhowie, dziękuję bardzo mocno, ponieważ nasze jednostki, 24, to podstawa bezpieczeństwa naszej gminy. Bez was na pewno gmina, ten samorząd w przyszłości, obecnie, ani w przyszłości nie będzie sobie w stanie poradzić. Ja wam dziękuję za każdą waszą akcję, za każdy telefon, który do was wykonujemy i wszystko wykonujecie. Nikt nigdy nam niczego nie odmówił. Dzisiaj, kiedy walczymy z przepustami, z rowami, z zaleniami, z potopieniami, jesteście na pierwszym miejscu. Dziękuję wam za to bardzo, bardzo gorąco, chylę przed wami czoło. I wiem, że nie bylibyśmy w stanie tego nigdy dokonać naszymi skromnymi siłami. To wielka dla nas wartość, że jesteście z nami. Życzę wam wszystkim, jak tu jesteście, nie tylko jubilatom, ale i wszystkim, abyście nie musieli wyjeżdżać. Nigdy. Ale jak już wyjedziecie, to wracajcie bezpiecznie, ponieważ bez was nasza gmina nigdy nie będzie bezpieczna. Dziękuję bardzo. Dzięki za wsparcie.